Proszę, powiedz mi, jak oczekiwania przed dzisiejszym meczem. Oczekiwania? Dobrze, że mnie nie spytałeś, jaki będzie wynik, bo zawsze na takie pytania odpowiadam, że nie jestem wróżbitą, więc mam nadzieję, że wygramy. No, w każdym meczu staramy się grać o 3 punkty. Jak tak oglądasz mecze z trybun tutaj, z VIP-ów, to nie kusi czasem, żeby wejść na boisko i pomóc chłopakom w jakichś takich bardziej kryzysowych sytuacjach? W takim momencie chyba się mówi to se ne vrati, tak? No pewnie, żeby się chciało, tak? Czasami się zastanawiam, kiedy to wszystko tak szybko minęło, no, ale niestety czas szybko leci. I już raczej się tu nie pojawię, chyba że może w jakimś meczu Old Boy, tak jak ostatnio z Krakowem, mam nadzieję. Mecz trzeba zacząć z motywacją, z chęcią, z pomysłem, z zaangażowaniem, z determinacją. Wychodząc na boisko, musimy być jako zespół zmotywowani, żeby być na koniec zadowolonym, pełnym satysfakcji z tego, że wykonało się zajebistą pracę i zgarnęło 3 punkty. Górnik Polkowice. Drużyna, którą opisać jest strasznie ciężko. Choćby przez to, że w ostatnich 4 czy 5 spotkaniach zagrali w każdym meczu w innym zestawieniu. Indywidualności na górze. Hafez, Piech, Idzik, 3 bardzo mocnych zawodników indywidualnie. Ta gra się będzie opierała na nich. Jest Hafez, który miał być w Egipcie, nie jest. Jest tutaj, dzisiaj, na Konwiktorskiej. Ale my przeciwko ich indywidualnościom postawiamy naszą drużynę. W naszej ocenie w dniu dzisiejszym grze defensywny klucz. I żebyście wiedzieli o jednej rzeczy. Trudne drogi zawsze prowadzą do pięknych miejsc. Strzelasz samobuja, za chwilę strzelasz bardzo ważną bramkę. Strzelasz i karnego, za chwilę bronisz bardzo ważnego karnego. Robisz jedną rzecz, w następnym meczu los się odwróci. Tylko w szczęściu trzeba pomóc. Na to trzeba zapracować. Każdy z was indywidualnie i my jako zespół musimy na pewne rzeczy zapracować. Dla nas pięknym miejscem w dniu dzisiejszym jest zwycięstwo. Bo droga będzie trudna, bo przeciwnik będzie zajebiście trudny. Wy musicie być gotowi pójść tam i wygrać mecz. Zmierzyć się ze ścianą, z kryzysem, z problemem i wygrać mecz. Ja dzisiaj chcę na boisku widzieć w dobrym tego słowa znaczeniu bandę. Bandę zdeterminowanych ludzi. My dzisiaj musimy wyjść na boisko i zrobić wszystko, żeby wygrać mecz. Od was musi kipieć chęcią wygrania meczu. Nie od 60 minuty do 90. Na nie. Thank you.
się być. Wojciech! Biega, 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 biega
zajebiste gratulacje, kapitalna praca, niekwestionowane zwycięstwo i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, to bym chciał tutaj, kurwa, do tego zaśpiewać. Ja bym chciał tak, panowie. Dawaj nie konkretnie, dawaj tak konkretnie, konkretnie. To wygramy! Polonia! 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 Polonia!